Powiem jeszcze raz. Dobra, 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 dobra. Dzień dobry, witajcie. Dziś na kanale MGS.pl zaproszę Was na długo wyczekiwaną recenzję Xiaomi Mi 9T Pro. Tak, ja wiem, że długo Wam kazałem na tą recenzję poczekać, ale to dlatego, że powiem wprost, były targi IFA, nie było kiedy, a potem stwierdziłem, że jednak pobawię się tym telefonem trochę dłużej, żeby wyłapać jakieś cechy, które mocno odróżniłyby go od tego tańszego modelu, czyli bez Pro, po prostu Mi 9T. Po to, żeby mógł Wam powiedzieć, kupcie ten czy tamten telefon, jeżeli już wybieracie Xiaomi, który wybrać, czy Mi 9T, czy Mi 9T Pro i czy warto dołożyć 300 zł do modelu Pro. I powiem Wam szczerze, są różnice. Tylko że są one istotne dla nielicznej grupy użytkowników, na pewno nie dla wszystkich. I o tym właśnie teraz Wam opowiem. Zapraszam. Niełatwo opowiadać o telefonie, o którym w zasadzie większość rzeczy już się powiedziało w poprzedniej recenzji, bo jak pamiętacie, Mi 9T i Mi 9T Pro różnią się paroma tylko rzeczami, natomiast chociażby takie rzeczy jak wygląd czy ekran są praktycznie takie same w obu modelach. Szczegółowe różnice macie podlinkowane w opisie, jest tam porównanie jeszcze dodatkowo z Mi 9, z tym standardowym, tym pierwszym flagowcem Xiaomi tegorocznym, gdybyście też rozważali być może ten model. Naturalnie jeżeli interesują Was pewne niuanse tego telefonu, o których tutaj w tym filmie nie wspomnę, to dla pewności odsyłam Was również, na dole macie link do recenzji Mi 9T tego podstawowego, tam więcej mówię o designie, o mechanizmie itd., itd. A no właśnie, o jakim mechanizmie mowa? O tym, o wysuwanym aparacie do selfie, tam rozpisywałem się na ten temat szerzej, ale teraz mam kolejne nowe spostrzeżenia. Przede wszystkim, użytkując ten smartfon nieco dłużej niż Mi 9T, przekonałem się, że mechanizm jest faktycznie odporny na warunki codziennego użytkowania, odporny na uszkodzenie, nawet jeżeli będziemy trochę chcieli mu w tym pomóc, żeby się popsuł, to raczej się nie popsuje, bo na przykład możemy go sobie tak siłowo schować i nic się nie stanie. Jak widzicie, mechanizm będzie dalej działał. Żeby nie był gołosłowny, proszę bardzo. I jeszcze okazało się, że mechanizm jednak całkiem dobrze znosi zabrudzenia kurz. On się nie brudzi jakoś dramatycznie mocno. No oczywiście wciąż mam obawy, co się stanie, kiedy wpadnie tam jakieś większe ziarenko piachu, na przykład jakaś większa drobina. Natomiast taki zwykły kurz, jaki spotkamy chociażby w kieszeni, zupełnie mu nie szkodzi. Oglądałem, słuchajcie, film, gdzie gościu demontuje ten telefon. Okazało się, że tu jest uszczelka przy tym mechanizmie, więc być może ten telefon nawet jest trochę wodoszczelny. Xiaomi oczywiście tego nie komunikuje. Ja również Wam mówię, że ten telefon nie jest oficjalnie wodoszczelny, ale nieoficjalnie, kurczę, chyba jak wpadnie do kibelka, za przeproszeniem, to nic mu się nie powinno stać, bo tam jakieś uszczelki jednak są. Być może Xiaomi po prostu nie chciało dopłacać za certyfikat, bo pewnie musiałoby to dorzucić do ceny i telefon byłby zdecydowanie droższy, a tak jest tańszy, tylko no, nie jest wodoszczelny, przynajmniej oficjalnie. No ale wracając do mechanizmu. Z tym mechanizmem wiąże się jeszcze jedna osobliwość tego telefonu, mianowicie dziwne umieszczenie diody powiadomień. Ona jest tutaj na samym czubku tego mechanizmu. Świeci tym światłem, które pojawia się również, kiedy wysuwamy i chowamy ten aparat. No i wielu z Was tą diodę krytykowało. Ja też na początku byłem taki trochę, no dziwne to jest, taki trochę byłem sceptyczny. Ale okazało się, jak tego telefonu już używałem na dobre i zacząłem się do niego, nazwijmy to, przyzwyczajać, to okazało się, że jednak ta dioda trochę ma sens, bo z jednej strony, kiedy telefon leży na pleckach, no to mamy always on display i możemy sobie podejrzeć, co tam się zadziało, jakie są powiadomienia. Natomiast jak położymy telefon ekranem w dół, nie widzimy ekranu, ale diodę być może zobaczymy tutaj świecącą na czubku, więc jednak takie z pozoru głupie rozwiązanie może mieć trochę sensu. A skoro już o dziwnych i osobliwych rozwiązaniach mowa, to jeszcze wspomnę dla porządku, że gniazdo kart jest na spodzie telefonu, żebyście nie szukali, bo jak ktoś nie czyta instrukcji, a kupi sobie taki telefon, to przez chwilę będzie miał zagwozdkę pewnie. Więc już od razu wiecie, żeby gniazdka kart szukać na dole. To też jest dziwne rozwiązanie, ale nie jakieś tam zupełnie niecodzienne i w sumie nie przeszkadza, bo karty wymieniamy rzadko. Jak już tak gadam o budowie i tak dalej, o konstrukcji telefonu, no to jeszcze przypomnę, że dokładnie tak jak w przypadku Mi 9T, ergonomia Mi 9T Pro jest absolutnie bez zarzutu. Przyciski są na swoim miejscu, trafiają ładnie pod palce, telefon dobrze leży w ręku, jest dobrze wyważony, raczej z tej dłoni nie ucieka, ale pamiętajcie, że jest to jednak telefon szklany i jest odrobinę śliski, ma tendencję do jeżdżenia po stole i trochę się kiwa,
kiedy leży na pleckach i próbujemy coś stukać na ekranie, no bo ten aparat fotograficzny jednak minimalnie wystaje tam na środku, więc to są powiedzmy te niedogodności, ale naprawdę da się z tym żyć. Ja ten telefon polubiłem i użytkowałem go z dużą przyjemnością. No jeszcze parę słów o budowie. Tak jak wspomniałem, wygląd Mi 9T i Mi 9T Pro jest identyczny. W przypadku Mi 9T testowałem szałową, niebieską wersję. No ale nie każdy lubi takie błyszczące, ładne telefony, więc dla miłośników klasyki tym razem sobie wziąłem czarny telefon. On ma taki lekki karbonowy wzorek. Wygląda naprawdę elegancko. Aparat próbuje mnie w tej chwili rozpoznawać, ale o tym za chwilkę. Wygląda dosyć dobrze, no ale jak widzicie też dosyć dobrze cały czas zbiera ślady paluchów. I jak nie lubicie takich śladów, to spieszę do niej, że podobnie zresztą jak w Mi 9T w zestawie znajdziecie całkiem porządny plastikowy pokrowiec osłaniający plecki telefonu. No i skoro przy zestawie mowa, to tutaj niezmiennie niestety Xiaomi dokłada 18-watowy zasilacz, chociaż telefon obsługuje ładowanie z jeszcze większą mocą, więc można go ładować i szybciej, ale trzeba sobie dokupić zasilaczek. I w zestawie nie ma też słuchawek, co też już w poprzednim modelu krytykowałem. Tutaj znów tak wspominam, żebyście wiedzieli, że słuchawki musicie sobie dokupić, wybierając ten smartfon. Zacząłem trochę mówić o rozpoznawaniu twarzy, kiedy telefon usilnie próbował mnie poznać w czasie, kiedy do Was mówiłem i sobie machałem przed nosem telefonem. To już wracamy do tego tematu. Rozpoznawanie twarzy działa dobrze. Działa prawidłowo, zresztą tak samo jak w modelu, który testowałem wcześniej. Jest w porządku, ale pamiętajcie, że to jest dość prosty układ oparty o obraz przedniego aparatu, więc w zupełnej ciemności to raczej nie zadziała. Natomiast nie daje się oszukać na śpiocha, trzeba przynajmniej jedno oko otworzyć. No i raczej ciężko go oszukać zdjęciem. Mnie się to nie udało, aczkolwiek słyszałem, że są tacy, którym to się powiodło, którzy odblokowali telefon za pomocą zdjęcia. Natomiast no ja próbowałem wiele razy i nichuchu się nie udało. No i przy tym rozpoznawaniu twarzy jednak jest pewien minusik, mianowicie taki, że jednak to trochę trwa, bo samo rozpoznanie, kiedy aparat na nas patrzy, to trwa dosłownie chwilę. Natomiast musimy poczekać, aż aparat raczy się wysunąć i dopiero teraz nas poznaje. Widzicie, to trwa moment. Właśnie w tej chwili odblokowywałem telefon. Pokażę może jeszcze dla pewności, żebyście widzieli, ile to czasu potrwa. 3, 2, 1. Tyle trwa odblokowanie telefonu za pomocą wzoru twarzy. No ale nie jest to jedyne zabezpieczenie, które Mi 9T Pro oferuje. Można go też odblokowywać za pomocą odcisku palca. I kiedy opowiadałem o Mi 9T, to tak średnio byłem zadowolony z tego czytnika. Był niezły, ale nie rewelacyjny. Ale wiecie, co się stało? Kiedy używałem Mi 9T Pro trochę dłużej, to ten czytnik działał naprawdę już zupełnie dobrze, w akceptowalny sposób. Nie wiem, może ja się przyzwyczaiłem przykładać paluch w odpowiedni sposób. Może czytnik trochę też nauczył się tego, jak ja przykładam ten palec i to rozpoznawanie poprawiło swoją skuteczność. Może w którejś aktualizacji, która w międzyczasie była, producent coś tam przemycił, jakieś usprawnienia. W każdym razie działa teraz ten czytnik naprawdę dobrze i robi to dosyć szybko. No i tutaj chyba taka mała rada ode mnie, żebyście nie zrażali się, jeżeli na początku ten czytnik będzie sprawiał kłopot, będzie się mylił. On z czasem powinien nabrać prawy w rozpoznawaniu waszego palca i powinien zacząć działać lepiej, bo tak było w moim przypadku i sądzę, że po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia się telefonu do was i was do telefonu. Nie mogę nie wspomnieć o wyświetlaczu. To dla tych, którym nie chce się oglądać recenzji Mi 9T. W Mi 9T Pro jest taki sam, bardzo dobry wyświetlacz, pozbawiony notcha, pozbawiony otworków i tak dalej. Jest to ekran AMOLEDowy, czyli świeci bardzo fajnie, bardzo ładne, mocno nasycone kolory są na nim widoczne, wszystko jest ostre, wyraźne, bardzo dobry poziom czerni. Nie zapomniano o trybie nocnym, czyli trybie ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Jest też Always on Display, no i są również opcje pozwalające dostosować balans bieli, balans kolorów do waszych upodobań, podobnie zresztą jak i kontrast. Wszystko to znajdziecie w ustawieniach wyświetlacza. O interfejsie MIUI opowiadałem już tyle razy, że chyba nie ma sensu, żebym was kolejny raz zanudzał tym tematem. Dlatego może wspomnę po prostu o paru rzeczach, za które cenię ten interfejs, które użytkując telefony Xiaomi, zarówno ten jak i poprzednie, polubiłem. Przede wszystkim najbardziej lubię sterowanie za pomocą gestu.
Polecam skorzystanie każdemu, nawet tym początkującym użytkownikom tego interfejsu, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z MIUI. To sterowanie jest naprawdę wygodne, naprawdę intuicyjne. Zgoda, trzeba trochę poćwiczyć. Fakt, ja też się do tego długo przyzwyczaiłem, ale słuchajcie, jak już się przyzwyczaiłem, to teraz, kiedy przesiadam się na telefon, który nie jest Xiaomi, nie ma interfejsu MIUI, cały czas próbuję używać tych gestów. Siła przyzwyczajenia, ale naprawdę to znaczy, że te gesty są dobrze opracowane i są wygodne. No ale samo sterowanie to nie wszystko. Lubię ten interfejs jeszcze za szerokie możliwości personalizacji, bo sporo mogę tu pozmieniać. No i kolejną rzeczą, za którą cenię ten interfejs, jest to, że nie jest on zaśmiecony. Xiaomi dokłada trochę aplikacji od siebie, nie można zaprzeczyć, ale generalnie są to rzeczy użyteczne, chociażby skanery wizytówek czy QR kodów, o którym już mówiłem, chociażby apka do konserwacji systemu. To są rzeczy, które faktycznie mogą się przydać przy użytkowaniu telefonu, a co ważne, te rzeczy, które nam nie są potrzebne, jak na przykład społeczność MIUI, można sobie odinstalować jednym ruchem palucha, także to jest też dosyć fajne. Także myślę, że można pochwalić Xiaomi za to, że nie zaśmieca jakimiś pierdołami systemu, a daje raczej rzeczy, które albo i tak byśmy zainstalowali, albo takie, które po prostu są przydatne. Co mi się nie podoba? Moi drodzy, jakoś nie mogę wciąż przyzwyczaić się do menu ustawień. One wyglądają troszeczkę inaczej niż w czystym Androidzie, trochę inaczej niż w innych nakładkach producenckich, ale tak naprawdę wkurzające to są tutaj takie drobne detale. Na przykład mamy taki dział dodatkowe ustawienia, w sumie nie wiem po co on powstał i tam nie wiem dlaczego, ale schowano na przykład takie fajne rzeczy jak pływający przycisk. Schowano tam też efekty audio, które moim zdaniem powinny się znaleźć przy ustawieniach dźwięku, przynajmniej ja bym ich tam szukał, albo przy odtwarzaczu muzycznym. Także takie trochę dziwne nieścisłości tutaj mają. Z kolei na przykład w głównym menu mamy ustawienia paska powiadomień, które też moim zdaniem mogłyby wylądować chociażby właśnie głębiej przy ustawieniach wyświetlacza, bo te rzeczy rzadziej się trochę ustawia, zazwyczaj robimy to przy pierwszej konfiguracji telefonu, ale na przykład ustawienia dźwięku, no to już tam sięgamy częściej i niepotrzebnie jest schowano moim zdaniem. A, jeszcze jedną rzecz, bo pewnie ktoś z Was może być ciekaw. Jest oczywiście tryb ciemny w interfejsie i polecam go użyć, bo w zestawieniu z czarną obudową to wygląda naprawdę szałowo, szczególnie, że ekran oferuje naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom czerni. Zresztą jasność ekranu, bo o tym też wcześniej wspomniałem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Telefonu świetnie używa się w słoneczne dni, a i w ciemności, jak sobie ten poziom zjedziemy, też jest zupełnie dobrze. No i warto skorzystać z automatyki, bo automatyka podświetlenia ekranu ma jeszcze pewną dziwną przypadłość, mianowicie taką, że ten maksymalny, najpełniejszy poziom jasności przy automacie jest wyższy niż kiedy ustawiamy to ręcznie. Jeżeli chodzi o komunikację i dźwięk. Dolny głośnik w porządku, jest jeden, ale daję radę. Na górny trochę narzekałem testując Mi 9T. Moim zdaniem ta szczelinka głośnika była trochę za mała i trzeba było celować. Faktycznie tutaj też trzeba celować, ale wydaje mi się, niestety już nie mam Mi 9T bez Pro do porównania, ale wydaje mi się, że Mi 9T Pro głośnik jest nieco lepszy, a na pewno brzmi głośniej. Lepiej mi po prostu się rozmawiał przez ten telefon. I chociaż i tamtemu w zasadzie nic strasznego zarzucić nie mogłem. Jeżeli chodzi o działanie modułów łączności, to oczywiście wszystko jest jak w najlepszym porządku. Jest NFC, minus jest znów kolejny jeden z interfejsu telefonicznego. Zniknęła możliwość nagrywania rozmów. Podejrzewam, że jakiś problem prawny tutaj wystąpił i się mi musiało to usunąć. No, Mi 9T Pro niestety rozmów nie nagra. Ale za to ma radio. Ma radio FM z ciekawą przypadłością również, bo radio może się odezwać bez podłączenia antery. Co prawda wtedy głównie szumi, ale daje się włączyć i wcale nie trzeba wtykać słuchawek, żeby radio się włączyło, chociaż to jest bez sensu, bo dopiero zaczyna grać, jak wetkniecie te słuchawki, a jak już gra, to gra całkiem nieźle. No i w ogóle, jeżeli chodzi o możliwości muzyczne, jeżeli chodzi o jakość dźwięku podawanego na słuchawki, to Mi 9T Pro jest naprawdę bardzo sympatycznym odtwarzaczem muzycznym, jakość dźwięku jest dobra. No do tego, jak wspomniałem, macie możliwość dostosowania brzmienia do Waszych wymagań, tylko no niestety naszukacie się chwilę tych opcji. Gadam, a kurczę, o żadnych różnicach między Mi 9T a Mi 9T Pro do tej pory nie powiedziałem w zasadzie, nie? No to teraz powiem. Wydajność. Tutaj mamy Snapdragona 855, czyli prawie topowy z procesor Qualcomma na tą chwilę, bo już jest model z plusem, no ale przyjmijmy, że 855 to nadal jest potęga. Mamy 6 GB RAM-u, czyli dokładnie tyle, ile było w Mi 9T, przynajmniej jeżeli mówimy o oficjalnej dystrybucji z polskiego rynku. I tak gwoli przypomnienia, w Mi 9T pracował Snapdragon 730. No i powinna być jakaś zauważalna, poważna różnica. No w benchmarkach to owszem widać inne cyferki,
Ten Mi 9 T Pro jest zdecydowanie lepszy. Xiaomi nawet dodało tutaj opcję Game Turbo 2.0, która poprawia działanie telefonu w grach. Wzmaga precyzję panelu dotykowego, dba o optymalizację obrazu, dźwięku i połączenia sieciowego, tak żeby rozgrywka była niezakłócona, żeby połączenie było jak najstabilniejsze i jak najszybsze. Jeżeli nie gracie w gry na telefonie albo gracie bardzo sporadycznie, to serio, różnicy wielkiej między Mi 9T a Mi 9T Pro nie zauważycie i w tym momencie według mnie, jeżeli w ogóle nie gracie, to najmniejszego sensu nie ma dopłacanie do modelu Pro. Mi 9T jest wystarczająco dobry, wystarczająco płynny, a ten jest po prostu jeszcze bardziej płynny. Ale niestety znowu muszę ponarzekać. Niezmiennie ponarzekam na brak możliwości skorzystania z karty microSD. Ani Mi 9T, ani Mi 9T Pro nie mają wejścia na kartę microSD. Jest tylko podwójny slot na dwie karty SIM i moim zdaniem to trochę za mało. Niech by chociaż hybrydę dali. Dają co prawda 5 giga miejsca bezpłatnego w chmurze Xiaomi. No, co to jest 5 giga? Także jeżeli instalujecie duże gry, przechowujecie w telefonie mnóstwo muzyki, filmów i tak dalej, no to pamiętajcie, że pamięci nie powiększycie i jest to moim zdaniem chyba największy minus tego telefonu. Akumulator, moi drodzy, bardzo, bardzo dobry. 4000 mAh. Realny czas działania tego telefonu przy normalnym użytkowaniu to spokojnie 2 dni. Jako ciekawostkę powiem Wam, że wziąłem ten telefon w tym roku na targi IFA, tam nie ma miękkiej gry i naprawdę mnie nie zawiódł. Cały dzień był w stanie pracować. Nie musiałem go w ciągu dnia doładowywać, za co go bardzo, bardzo polubiłem. Realny czas pracy na podświetlonym ekranie to jakieś 6-7 godzin. Czas napełnienia akumulatora 1,5 godziny. I te osiągi są w sumie zbliżone do tego, co oferuje Mi 9T bez Pro, bo tam niby jest słabszy procek, ale w sumie ten czas pracy był zbliżony. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli będziecie ten telefon upalać grami, no to wiadomo, że ten akumulator wyczerpie się jednak trochę szybciej, no bo mamy tutaj mocarny procek, no i siłą rzeczy to musi trochę prądu więcej potrzebować niż w tamtym telefonie. Zatem gracze muszą pamiętać, że ten czas pracy to im się trochę skróci, ale myślę, że i tak jeden dzień to spokojnie ten telefon wyżyje, nawet jak się go katuje. No jeszcze raz przypomnę, że w zestawie jest 18-watowa ładowarka, podczas gdy telefon obsługuje ładowanie 25-watowe. No i niestety nie ma tutaj ładowania bezprzewodowego. Jeżeli zależy Wam na ładowaniu bezprzewodowym, chociaż nie sądzę, no ale gdyby, to pozostaje Wam tylko Mi 9 bez żadnych dopisków, bo tam bezprzewodówka jest. Ale za to jest też sporo mniejszy akumulator, także to też bierzcie pod uwagę. Pod względem fotografii w zasadzie to jest to samo co w Mi 9T, bo mamy identyczny zestaw aparatów fotograficznych. Mamy podstawową matrycę 48 plus teleobiektyw plus obiektyw szerokokątny. No ale jest tu mały niuansik, mianowicie taki, że matrycę Sony IMX582 znaną z Mi 9T w Mi 9T Pro zastąpiono nieco wyżej pozycjonowaną matrycą IMX586. I co się tak naprawdę zmieniło? Doszło nagrywanie filmów 4K w 60 klatkach na sekundę. Jeżeli ta cecha aparatu fotograficznego jest dla Was kluczowa, powinniście wybrać Mi 9T Pro. A jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to i w Mi 9T, i w Mi 9T Pro jest po prostu dobra. W dzień po prostu jest znakomicie i nie ma co tutaj się oszukiwać. Podpowiem tylko, że ta pełna rozdzielczość 48 megapikseli tak naprawdę wiele nie zmienia, o ile nie drukujecie plakatów. Poza tym, że pliki są większe, ale biorąc pod uwagę, że pamięci nie powiększycie, to lepiej wystarczy, może tak powiem. Wystarczy fotografować w 12 megapikselach, gdzie 4 sąsiednie na tej dużej matrycy są łączone w jeden duży piksel, wtedy łapiemy więcej światła, fotki są przynajmniej w teorii lepiej doświetlone, no i rzeczywiście wychodzą naprawdę, naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to podpowiem, że warto wypróbować jej działanie, a jak nie jesteście pewni, to zróbcie zdjęcie z włączoną SI i z wyłączoną, bo czasem ono wychodzi lepiej, czasem gorzej. Serio, tutaj nie ma prawidłowości, zależy bardzo wiele od planu, od doświetlenia, od tego, co fotografujecie. Czasem ta sztuczna inteligencja naprawdę da fajny efekt, szczególnie na przykład przy fotografowaniu żywności, a czasem zdjęcie w gołym automacie bez SI wyjdzie lepsze. Zdjęcia szerokokątne są spoko, trzeba tylko pamiętać o tym, że aparat ten ma
nieco słabszą przysłonę, no i w słabym świetle te zdjęcia wypadną nieco gorzej niż z głównej matrycy. Jest oczywiście charakterystyczne dla rybiego oka zniekształcenie obrazu, ale jest również opcja automatycznej korekty tego efektu kosztem lekkiego przycięcia brzegów kadru. Aparat z teleobiektywem niezmiennie daje dwukrotne zbliżenie bezstratne, no i ten też ma słabszą przysłonę niż główna matryca, trzeba o tym pamiętać przy słabszym oświetleniu. A skoro mowa o słabszym oświetleniu, no to mamy tutaj tryb nocny, który działa całkiem fajnie, szczególnie w fotografii miejskiej, tam gdzie jest jednak trochę światła. Bo nie oszukujmy się, Mi 9T Pro nie zrobi cudów, nie próbuje zaklinać rzeczywistości i tam gdzie jest naprawdę totalnie ciemno, to i tak na zdjęciu nic nie będzie widać, głównie szum. Natomiast jeżeli już jest trochę świateł, to tryb nocny w Mi 9T Pro nada fotkom bardzo fajnego klimaciku. Tutaj w tle widzicie, przewijają się fotki zrobione z tym efektem oraz bez, więc możecie sobie porównać. Zdjęcia naprawdę bardzo sympatycznie się ogląda. Tam, gdzie jest mocne światło, to ono jest troszeczkę przygaszone, a tam, gdzie jest cień, aparat próbuje trochę wydobyć jednak tych detali z tego tła. I sumarycznie zdjęcie jest bardzo przyjemne w odbiorze, chociaż no nie jest to poziom, jaki oferują najdroższe flagowce, ale nie oszukujmy się, ten smartfon kosztuje połowę tego, co najdroższe flagowce, a w niektórych przypadkach nawet mniej niż połowę, także jak na tą cenę, to aparat w Mi 9T Pro oceniam naprawdę bardzo wysoko. Fakt, nie ma optycznej stabilizacji, ale kurczę, no jednak ta cena telefonu ma tutaj pewne znaczenie, prawda? A jeżeli chodzi o filmowanie, no to jest też bardzo dobrze. Linki do przykładowych filmów znajdziecie w opisie tego filmu. Co mi się nie podoba? Cały czas wkurza mnie nagrywanie slow motion w tempie 960 klatek na sekundę. Tam nagrywa się tylko 10-sekundowy filmik, a spowolnione są ostatnie sekundy i ciężko trafić w odpowiedni moment akurat ten, który chcielibyśmy nagrać w zwolnionym tempie. Musimy trochę tutaj się wykazać przewidywaniem i zacząć nagrywanie wcześniej, by trafić idealnie w ten moment, który chcemy spowolnić. Jest to trochę upierdliwe i ja osobiście raczej odradzam korzystanie z tego trybu. Pozostanie przy trybie 240 klatek na sekundę, to takich głupich ograniczeń nie ma. A interfejs aparatu niezmiennie sympatyczny, wygodny w użyciu. I nadszedł ten najtrudniejszy moment tej recenzji, kiedy muszę powiedzieć Wam, czy wybrać Mi 9T, czy Mi 9T Pro, a może Mi 9. Nie, Mi 9 od razu odrzucamy, chyba że koniecznie chcecie mieć bezprzewodowe ładowanie. A kiedy wybrać Mi 9T Pro? Przede wszystkim wtedy, kiedy możecie sobie na niego pozwolić. Nie zależy Wam 300 w jedną czy w drugą. To kupcie sobie najmocniejszy telefon, na jaki Was stać. I zakup Mi 9T Pro naprawdę będzie zakupem trafionym, a co ważne opłacalnym, bo ten telefon oferuje wiele za stosunkowo rozsądną cenę. Mi 9T Pro zdecydowanie wybierzcie również wtedy, kiedy jesteście graczami smartfonowymi. Tak, wtedy tak, bo ten zakup ma sens, warto dopłacić do mocniejszego procesora, do nieco większej wydajności. Jeżeli zależy Wam bardzo na nagrywaniu filmów 4K w 60 klatkach na sekundę, no to też nie macie wyjścia, musicie kupić Mi 9T Pro. Natomiast jeżeli po prostu jesteście zwyczajnym użytkownikiem telefonu i chcecie mieć po prostu fajny smartfon z bajerem w postaci wysuwanego obiektywu, z dobrym akumulatorem, dobrym ekranem, fajnym wyglądem, no to kupcie sobie Mi 9T, a zaoszczędzone 300 na przykład wydajcie na słuchawki, bo przypomnę, tych w komplecie nie ma. To nie jest tak, że ja zdecydowanie odradzam Wam zakup Mi 9T Pro. Po prostu ma on sens, większy wydatek ma sens tylko w pewnych określonych okolicznościach. A to dlatego, że po prostu Mi 9T bez Pro jest już wystarczająco dobrym telefonem, a jest 300 tańszy. Jeżeli chcecie mieć coś bardziej, lepiej, więcej, no to kupcie sobie model Pro. Zarówno Mi 9T, jak i Mi 9T Pro są zakupem, moim zdaniem, dosyć opłacalnym i naprawdę wartym rozważenia. A czy ja bym go sobie kupił? Powiem Wam szczerze, prawie tak. Przed zakupem tego telefonu powstrzymuje mnie tak naprawdę brak wodoszczelności i brak miejsca na kartę microSD, bo jedno mi się przydaje, a z drugiego po prostu na co dzień korzystam, bo ja pracuję na smartfonie i jest to dla mnie taki must have. Karta musi być. No i z tego względu ja sobie tego smartfonu nie kupię. Natomiast jeżeli pytacie, czy warto go kupić, czy jest to telefon godny zainteresowania, czy jest to telefon po prostu dobry, tak, zdecydowanie tak. I na tym kończę moje opowiadanie o Xiaomi Mi 9T Pro. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i przypominam, w opisie filmu macie różne przydatne linki, w tym link do recenzji Mi 9T, o którym często w niniejszym filmie wspominałem. To jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.
Cześć!